Dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie, mamy tutaj przygotowane migdały, czyli można się domyślić, że będziemy dzisiaj przygotowywali domowe mleko migdałowe. Mam już tutaj zapisane, także wchodzimy w mleczko migdałowe i już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Ja robię z angielskiego przepisu, bo tu jest z większej ilości migdałów. Potrzebujemy 200 g migdałów namoczonych przez co najmniej 6 godzin. Moje się moczyły przez całą noc i 1 litr wody. Moja woda jest po prostu wodą przefiltrowaną, chłodną. Będziemy jeszcze potrzebować jakiegoś większego naczynia, do którego przelejemy mleko. Idealnie byłaby pielucha. Ja niestety pieluchy nie posiadam, ale mam taką jedną ściereczkę, którą przeznaczyłam właśnie do odsączania różnych rzeczy. Czy maślanki, jak robię masło, czy właśnie migdałów, jak zaraz zobaczycie. I oczywiście potrzebne naczynie, butelka, w którym mleczko będziemy przechowywali. Jak wiecie lub nie, coraz więcej osób sięga po tak zwane mleko pochodzenia roślinnego. Bardzo fajnie jest je wykonać w domu, bo dokładnie wiemy, co tu mamy. Jak widzicie, mamy tylko migdały, mamy wodę, nie mamy żadnych dodatków, nie mamy soli, nie mamy cukru, nie mamy dodawanych fosforanów, także ja bardzo, bardzo Wam polecam. Także co? Zaczynamy gotowanie. Mówię Wam, to jest najprostsze mleko, jakie możecie sobie wykonać. Moi kochani, krok po kroku, czyli stawiamy tutaj pokrywkę, później miseczkę i do miseczki odważamy 200 g, jak widzicie, całych migdałów. Zalewamy je wodą i odstawiamy razem z wodą przykryte na co najmniej 6 godzin lub tak jak Wam mówiłam, jak zrobiłam ja, na całą noc. Następnie migdały odcedziłam, przepłukałam, także wsypujemy tutaj 200 g migdałów. Dodajemy 1000 g zimnej wody. Jak mówiłam Wam, moja woda jest wodą filtrowaną. No zobaczcie, po prostu idealnie, trochę mi się tu porozlewało, ale to nic, wszystko powycieramy, nic się nie dzieje. Kolejny krok, zakładamy pokrywkę z miarką i przez 3 minuty wszystko będziemy mielić na prędkości 10, także do zobaczenia za 3 minuty. Jak słychać, 3 minuty minęły. Także patrzcie, jak to wygląda na chwilę obecną, po prostu pięknie. I ja przygotowałam sobie tutaj garnek jest 2-litrowy. Wkładam do niego koszyczek z Thermomixa. Koszyczek z Thermomixa wykładam tą ściereczką, którą Wam mówiłam, że mam po prostu do tych celów. Muszę sobie kupić pieluchę, ale wiecie, można sobie poradzić też w inny sposób. Tutaj teraz wlewamy to mleko. I ja teraz tą ściereczkę uniosę i po prostu będę to odcedzała. I od razu Wam mówię, nie wyrzucajcie tej masy. Tak to, moi drodzy, obecnie wygląda. Wyciągamy siteczko. Tak to teraz, moi drodzy, wygląda. Zobaczcie, mamy dokładnie litr mleka. Takie mleczko możecie do 3-4 dni w lodówce, jeśli jest szczelnie zamknięte, przechowywać. A tutaj jest pozostałość. To są właśnie te wszystkie wyciśnięte migdały. I zobaczcie, to praktycznie zrobiła nam się mąka. Co prawda to jest jeszcze wilgotne. Także... kochani, pamiętajcie, z Thermomixem nie marnujemy. Jutro mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, jak zrobić z takiej właśnie pozostałości po mleku migdałowym pyszne śniadaniowe placuszki. Mam nadzieję, że takie mleczko sobie w domu przyrządzicie lub przyrządzacie. Pamiętajcie, najważniejsze, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co jemy, bo zdrowie to podstawa. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu.